Dzień dobry, chciałem zamówić upranie dywaną. Tak? To jest dywan latający, proszę pani, produkcji tureckiej. 30-letni z echem. Aha, 30-letni, tak? A strychu leża u mnie. A to znaczy, to, on jest odkurzony, czy nie? Odkurzony. Dobrze, to... No, kapustą trochę. Nie, tam wie pani, jak ja to odkurzałem, to dekobzorków się zmyło. I nie wiem, co z tym zrobić, bo się coś truje. A to jest zabytkowy dywan mojego pradziadka i chciałbym go dobrze zachować. To pomyślałem, że tam państwo myjecie dywany. Znaczy, my nie tylko myjemy, to jest taką rekonstrukcję dywanu, czy tam jego, no, naprawy, po prostu my tylko wykonujemy. Ale wyklepać można. Proszę? Wyklepać można, żeby to równo było mieć. Znaczy, wyklepać to tam się da, tam coś przecież, ale że jakiś wzorek się truje w środku, czy po boku. No po boku. Na trusze. Frędzelki się kłócą. Proszę? Frędzelki tam się kłócą ze sobą. A, frędzelki, to tam można igłę przeciągnąć, bo wydaje mi się, że on taki z frędzlami, jak to teraz też są takie, tak? Mhm. No to też to trzeba by było igłą taką grubą groszówką przeciągać. A jaką igłą? Groszówką. A to ona z grochu jest? Tak, bardzo z grochu. Ktoś w takim razie zrobi mi numer, a ja nie mam czasu na numery. Nie, proszę pani, ja wykręciłem numer, żeby zamówić w pranie dywanu. No co pan z grochu jakieś rzeczy opowiada, ja to jest... No pani mi mówi, że to igła z grochu. Ja no. Tak, ty mnie nie denerwuj, bo ja właśnie odkładam słuchawkę. Wiesz, ja jestem za stara i za poważna. A ja za młody i nie za poważny. Do widzenia pani. Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru.